Dzień dobry, dzień dobry, witam Was bardzo serdecznie. Z tej strony, Pan Szachuś. Moi drodzy widzowie, dzisiejszą partię, którą dla Was przeanalizuję, miała miejsce w 2016 roku i o dziwo grał ją Gary Kasparow, który już dawno skończył karierę szachową, ale ta partia jest partią szachów aktywnych, czyli gra na tempem przyspieszonym. Białym kolorkiem gra Wesley So. Jest to Filipińczyk, który jest już Amerykaninem. Bardzo ciekawa historia tego zawodnika. Można sobie też poczytać w artykułach, poszukać w necie. Ciekawa historia biednego człowieka, który wszedł na praktycznie sam szczyt szachowy, będąc arcymistrzem czołówki światowej, chociaż ostatnio ma rzadko chyba widywany na arenach szachowych i w turniejach. W każdym razie zawodnik 2.770+. Gary Kasparow, no, nie trzeba chyba 13. mistrza świata mocno przedstawiać. Partia była rozegrana w St. Louis w USA. No i przejdźmy do analizy. Wesley So rozpoczął posunięciem skoczek F3. Ruch, który daje możliwości czarnym wiele. Wybór debiutu należy tutaj też do czarnych. Poniekąd, znaczy nie wszystkie debiuty oczywiście, można zagrać D5, można zagrać C5, można zagrać G6, skoczek F3, również wiele możliwości. Można B6 nawet sobie ruszyć. Także czarne wybierają opcję, jaką chcą grać. No i Kasparow postanowił zagrać G6. Kasparow to jest gorąca krew, on lubił grać partie ostre na pewno i G6, ten ruch właśnie powoduje to, że może być ostro, czyli takie struktury obrony królewsko-indyjskie mogą powstawać. E4 Widać, że w tym momencie Wesley So przechodzi troszeczkę do obrony Pirca, bo jeżeli tutaj byśmy zagrali D4 i C4, no to takie powiedzmy struktury obrony królewsko-indyjskiej. No ale jeszcze po dwóch ruchach nie możemy tego do końca stwierdzić, jaki jest debiut. więc patrzmy dalej: Kasparow goniec G7, czyli wchodzi do, tutaj do obozu, buduje domek D4 ze strony Wesley So d6, no i mamy tutaj takie nowoczesna obrona powiedzmy, Wesley So zagrywa c4, no i taka też jest obrona królewsko-indyjska ale Kasparow postanawia zagrywać goniec, zagrać goniec g4, czyli to już nie będzie taka typowa obrona królewsko-indyjska, a takie kombinowanie troszeczkę. Taki ruch jest spotykany na arenach szachowych, moi drodzy, dlatego że tutaj grozi wzięcie skoczka. Jeżeli Hetman odbije, to tutaj goniec bije na D4. Więc jeżeli jeszcze raz bicie skoczka, więc trzeba odbić pionkiem, a zdwojone pionki, no nie do końca mogą być tutaj y, ok, że tak się wyrażę. Ale zawsze para gońców, zawsze coś, jest z, coś za coś w szachach. Wesleya So postanowił zagrać spokojnie, goniec na E2. No i skoczek C6 ze strony Kasparowa. Zobaczcie, uparcie dąży do tego, żeby mocno tutaj atakować pionka D4 i go zbić. No i teraz y, ruch taki zeskakujący ze strony tutaj Wesleya So, bo można by było zagrać goniec E3, bronić pionka, ale po ruchu E5 dalej pozycja mogłaby być bardzo nieprzyjemna dla białych i ten punkt d4 powoduje, że skoczek mógłby się tutaj e, uplasować po ówczesnym, wcześniejszym, przepraszam, wybiciu na f3. Ale Wesley So zagrywa skoczek na d2. No i właśnie, i co teraz się dzieje, moi drodzy? Czy skoczek może zbić tutaj na d4 pionkę za darmo? Otóż nie bardzo. Zobaczcie, skoczek bije na d4. Skoczek bije na d4. Tu jest odsłona jeżeli sko goniec odbija, to skoczek z d4 odbija i białe mają figurkę więcej. No i chciał tu czarny zaskoczyć, ale niestety y, sam został zaskoczony. Oczywiście Kasparow to wszystko przeliczył. To nie jest tak, że Kasparow podstawił figurę w taki prosty sposób. Tak też nie nastąpiło. E, I Kasparow zagrywa e5, czyli logicznie tutaj atakuje. D5 ze strony Wesleya So. Widzicie cały czas, że nie można tutaj za bardzo e, zagrać na d4, bo cały czas jest bicie ze zdobyciem figury. Skoczek zagrywa na, na pole E7. No, i teraz taki ruch spokojny H3, który e, powoduje to, że gońcu zbi. Tutaj mi skoczka. Ja będę miał parę gońców białymi, i będę stał świetnie. Dobrze sobie to wymyślił tutaj łez i tak strategicznie by stało dobrze dla białych. E, no, na szczęście, Kasparow uciekł gońcem, bo goniec jest potrzebny w obronie królewsko-indyjskiej, która już właśnie tutaj, powiedzmy, nastąpiła. Charakter jest bardzo obr obronno-królewsko-indyjski, że tak się wyrażę. No i pogoniec koniec D7 Wesley So zagrywa posunięcie, które no nieźle tutaj zaczyna mieszać na szachownicy. Tak bym powiedział. Posunięcie pod tytułem C5. Czy wpadłoby Wam to do głowy? Też zauważmy jedną rzecz, że skoczek nie stoi naturalnie na C3, tylko skoi, stoi na D2, i dlatego C5 jest ruchem dobrym, bo skoczek zmierza na pole C4 w fajnym, z fajnym atakiem na pole D6. No i co zagrywa nasz były Mistrz Świata? No, Kasparow. Zbija tego pionka, przyjmuje ofiarę jak nigdy, nigdy niby, 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 nigdy nic. Tak chyba się mówi. Dobra, ok, jedziemy dalej. Skoczek na C4. Posunięcie dobre. Widzimy, że chcemy tutaj przepchać pionka. I teraz jeszcze jest przy okazji atak na E5. To też jest fajna rzecz wstępem. F6, no właśnie. Czy widać lepsze ruchy dla czarnych? No nie za bardzo. Pionka bronić trzeba, a to powoduje, że skoczek za bardzo nie będzie miał opcji na rozwój, i czy ten rozwój będzie szybki ze strony czarnych? No nie wiadomo. Zauważcie, ruch D6 ze strony tutaj Amerykanina. D6 mocno atakuje. No i teraz tak, jeżeli skoczek ruszyłby na C6, bo chce uplasować się na D4, wygląda całkiem logicznie. Ale po skoczek c6, tak sobie spróbujmy to wyobrazić: Pionek by wybił na c7, stępem Hetman by musiał, i skoczek na d6 wpada i robi się myślę, że bardzo niebezpiecznie. Bardzo niebezpiecznie rozwojowo, y, goniąc na c4. No tutaj trzeszczał cały czas te wszystkie, wszystkie pola. Y, byłoby niebezpiecznie, na pewno. Skoczek zatem poruszył się na c8 w tej partii. No właśnie, i teraz Wesley Co so, yy, mógłby na przykład, no to się troszkę wspomogłem z Tokwiszem, yy, no nie ukrywam tego, bo wiadomo, w ostrych pozycjach Tokwis zawsze lepiej pokazuje. No Hetman D5 takie byłoby posunięciem, myślę, że w tym momencie, znaczy myślę, no byłoby najlepsze według, yy, według maszyny, bo tutaj niby atakujemy. Tutaj, jeżeli go nas zaatakuje, to mamy szacha. To są takie sztuczne ruchy, bym powiedział. Wesley sobie zagrał bardzo ludzki ruch i bardzo logiczny. Też bym, też bym tak zagrał na miejscu właśnie. Znaczy, nie wiem, czy bym tak zagrał, ale bym rozważał na pewno rozwój figur. I goniec na E3. No właśnie, tutaj komputer już pokazuje jakby lekką przewagę ze strony czarnych, dlatego, że liczy pionka więcej, ale ja tej przewagi nie widzę. I wierzcie mi... Na pewno tutaj biały by wiódł prym, bo ruch, y, ruch B5 teraz by powodował tą przewagę, ale skoczek A3, zauważmy w ten sposób, przepraszam, bicie tutaj mogłoby jeszcze być wtrącone na C7, tak, i skoczek na A3. Jest pionek mniej u białych, ale zauważmy sobie taką prostą sprawę robimy roszadę, gramy wieża c1, jest związanie, gońce patrzą tutaj na pionki, skoczek w gotowości do wybicia na b5, no jest niebezpiecznie i myślę, że to wystarczy jako rekompensata za tego pionka, dalej nie ma myślę co patrzeć, byśmy grali, myślę, 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 myślę. prosto w szachy, dobrze, za dużo tego myślenia, jedziemy dalej. Teraz tak po gońcu E3 Kasparow nie zagrał B5. No nie jest tak łatwo zagrać taki ruch. Myślę, że widział te opcje takie, że skoczek A3 tam w przyszłości i mogło być z inicjatywą, a z inicjatywą lubią grać zawodnicy silni. Posunięcie B6 ze strony Kasparowa. No i Wesley So zagrywa spokojnie. Rozszadę wyczekuje tutaj na strzał. Wyczekuje na dobry moment, żeby wejść figurami. Pionek mniej. Nie przejmujemy się. Biały ma. Szybki rozwój zakończony już praktycznie. I czarny król nie może zrobić jeszcze roszady. No to jest bardzo duża rekompensata. Goniec zagrał na C6. No i w tym momencie tutaj Wesley so wybił. No wybicie Hetmana, wieża by wybiła. Pionek bardzo groźny, skoczek stoi idealnie. Wszystko sprawia to, że przewaga jest duża u białych. Hetman wybił na C7. No i teraz tak, tutaj grozi wzięcie pionka. Czy myślicie, że Wesley so tego pionka bronił? Nic z tych rzeczy moi drodzy. Absolutnie inicjatywa jest najważniejsza. Leci B4. Bardzo silne posunięcie. On stara się otwierać linię C, łapać jeszcze większą aktywność figur. Mówiąc tak po prostu ogólnie, no, takie ruchy to się zagrywa w ogóle z automatu, jeśli jest się arcymistrzem. To są takie ruchy, które bardzo przeszkadzają czarnemu. Nie, nie pozwalają oddychać przede wszystkim Kasparowowi. Posunięcie. Zbicie na B4 wykonał Gary Kasparow. No, bierze te piony. Kasparow pewnie też twierdzi, no dobra, jak cierpieć to za coś, nic konkretnego nie widzę, skoczek nie wchodzi, Spróbuję zbić. No i wieża C1. Wprowadza wieżyczkę, atakuje tutaj Hetmana, jest wszystko dobrze. Znaczy pośrednio atakuje Hetmana, po prostu wprowadza na rentgen i stara się tutaj cisnąć, go cisnąć i jeszcze raz cisnąć. Skoczek zginę 7. No, wydaje się, że Kasparow już za chwilę robi roszadę i. Przewaga pionków może powodować to, że czarne dadzą radę. Nic z tych rzeczy, nic z tych rzeczy moi drodzy, bo Wesley So zagrywa piękne posunięcie, hetman b3, nie pozwala zrobić roszady przeciwnikowi. Po roszadzie są zawsze tutaj jakieś wybicia z tempem, odzyskiwanie pionków i tak dalej, masakra się dzieje po prostu, więc roszady zrobić nie można. No i teraz za bardzo nie rozumiem tego posunięcia Kasparowa, ale w trudnej pozycji zawsze o y, szybki błąd. No H6 zagrywa Gary Kasparow, posunięcie, które nie wnosi raczej do pozycji nic wielkiego. No może z planem po prostu Roszady i król H7. Ciężko powiedzieć. Ciecie h 8 też bym mu Ciężko powiedzieć, ciężko mi wytłumaczyć taki ruch. Po prostu przejdźmy dalej do analizy. Wieża z F na D1. No, arcymistrzowskie zagranie, moi drodzy, arcymistrzowskie pewnie byłyby jakieś tu lepsze ruchy, ale chodzi o ludzkie podejście do sytuacji. Zobaczcie, wszystkie figury grają, wszystkie figury grają, wieże grają, gońce grają, skoczki grają, hetman gra, dwa piony mniej, no i gitara. Możemy sobie fajnie taką pozycję grać. Inicjatywa jest ogromna, jest ogromna, według oceny komputerestu, po prostu już koniec partii. Koniec partii, ale wiecie, wykorzystaj. Wykorzystaj tą partię, wykorzystaj tą przewagę. Kasparow zagrał ruch B5. Właśnie jak grasz z Kasparowem, to też mimo ataku czujesz, że jest dobrze. Nie, nie do końca może tak być, prawda? No i teraz tak, po ruchu B5 Wesley SO zagrywa piekielnie, znowu silny ruch. Taktyka na naprawdę wysokim poziomie. Postarajcie się znaleźć teraz posunięcie dla białych. Ruch trudny, bo poświęcamy figurkę. Skoczek z C bije na E5. To powoduje otwarcie tutaj linii. Pionek no, odbija, nie ma wyjścia za bardzo, i goniec zbija na B5. Czyli dwa pionki odzyskane. Mamy na czysto figurę mniej. Mamy na czysto figurę mniej, ale jakże potężny tutaj strzał na linii C. I wieża B8, zagrywa tutaj Kasparow. No i teraz ciekawy jestem, czy zagracie kolejny ruch arcymistrzowski. Moi drodzy, jakże wielki spokój tutaj zachowuje Wesley So. Wiele, z nas, os, wie, wiele osób z nas by pewnie tutaj zbiło tego gońca. To też nie najgorszy ruch, ale Wesley So zagrywa goniec A4. Jest takie powiedzenie, groźba jest silniejsza niż jej wykonanie, moi drodzy. Tutaj związanie jest piekielną groźbą. Wykonanie już tej groźby byłoby słabsze, trzymanie tutaj w niepewności przeciwnika, jest piekielnie mocną sprawą. I teraz Gary Kasparow schodzi ze związania, zagrywa Hetman B7. Też takie ludzkie podejście, prawda? No ale Wesley się popisuje tutaj kolejnymi taktycznymi zagraniami. Fantastyczna gra. Ta partia była bardzo mocno też opisywana w internecie, ludzie się łapali za głowę. Wow, co tu się w ogóle wyrabia? Wesley SO, poświęca kolejny materiał. Niczym Michał tal, prawda? Wieża bije C6. To jest też logiczne podejście, zobaczcie, związanie na króla zostaje. Rzadki obrazek, szczególnie w wykonaniu tutaj 13 mistrza świata, który się broni. Skoczek bije na C6. No i uwaga, Hetman. Na e6 z szachem to już jest kończący y, strzał. Zobaczcie, że tutaj wchodzi też goniec na c5. Jest masakra. Wszystko jest strasznie powiązane. No i posunięcie ze strony tutaj Kasparowa skoczek y, na e7. Y, jak dalej wzmocnić atak białych? Goniec zagrywa na c5. Wieża zagrywa na C8. Już takie ruchy, które nie wnoszą tak naprawdę nic do pozycji, bo tutaj grozi zbicie na E7, i zbicie na C6. Wieża wjeżdża. No, czarne nie ma co grać kompletnie. No, ale wieża zagrywa na C8, i po gońcu na E7 yy, czarne się poddały. No, nie widzę żadnej obrony, bo jeżeli by zbił Hetman, to zbijamy tutaj. Odbijamy skoczka z atakiem, z figurą więcej. Wszystko jest w porządku. Jeszcze można by było y, po hetman e6 spróbować y, no, król f8. Zobaczcie, co by się działo po król f8. Y, zadanie dla Was. Mat w dwóch, moi drodzy. Można sobie film zatrzymać. Wieża d8, szach, piękny ruch, skoczek d8, hetman e8 z matem. Inna możliwość po hetman a6, to by było jeszcze zasłonięcie się hetmanem na e7. Ale mamy... Bicie na c6, królew 8 i jak zagrać białymi, żeby wygrać tą pozycję. Również sobie polecam zatrzymać filmik na chwilę. Moi drodzy, goniec na c5. No jakby Hetman zbił, nie miałby wyboru. To albo Hetman na e8, albo wieża na d8 z matem. Dziękuję, dobranoc. Piękna partia w wykonaniu Leia. So, moi drodzy. Piękna partia, taka jest pozycja końcowa. No, nierzadko się zdarza, że tutaj. Nieczęsto się zdarza, że Kasparowa w ten sposób zmasakrował przeciwnik, ale powtarzam, 2016 rok. Kasparow już dawno zakończył karierę. No, poziom gry troszeczkę słabszy. Wesley So wykorzystał to i ograł Gariego. Serdecznie dziękuję Wam za uwagę. Mam nadzieję, że analiza Wam przypadnie do gustu. Pamiętajmy o aktywnej grze, w ten sposób jesteśmy w stanie wygrać nawet z bardzo silnym arcymistrzem. Pozdrawiam i do usłyszenia! Hej!